Trening puls. Ćwiczenia dla kobiet w ciąży. Przed przystąpieniem do treningu skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, aby potwierdził, że twoja ciąża rozwija się prawidłowo i nie ma żadnych przeciwwskazań, abyś podjęła tego rodzaju aktywność fizyczną. Pamiętaj, ten trening ma przynieść korzyść dla twojego zdrowia, pomóc ci zachować sprawność i kondycję. Nie jest to trening, w którym powinnaś ćwiczyć ponad swoje siły i mocno się przemęczać. Kiedy twój oddech nadmiernie przyspieszy lub poczujesz się przemęczona, Zaprzestań ćwiczeń i odpocznij. Trening puls składa się z rozgrzewki, jednej rundy w pozycji stojącej, jednej rundy na macie oraz rozluźnienia. W trakcie treningu będziesz wykorzystywać matę treningową oraz hantle. Jeśli nie posiadasz hantli, za obciążenie mogą posłużyć ci butelki z wodą. Trening poprowadzi Luisa Avagian. Jesteś gotowa? To startujemy. Zaczynamy od rozgrzewki. Pierwsze ćwiczenie to obroty barków. Zataczaj obszerne kółka barkami. Ten trening w głównej mierze skupia się na wzmocnieniu górnych partii mięśni, a więc musisz mocno je rozgrzać, aby były przygotowane do wysiłku. Teraz dodaj ramiona, obszerne ruchy. Klatka piersiowa też pracuje. Cały czas oddychamy. Ok, teraz całe ręce pracują. Jednak tylko do wysokości barków. Tak jest, bardzo dobrze. Nie forsuj tempa, spokojne, płynne ruchy. Przechodzimy do piętowania, wykonując krok w prawą stronę, unieś lewą stopę w stronę pośladków i odwrotnie. Lekko napinamy mięśnie brzucha. Ok, teraz kolana. Unoś kolana lekko do boku, tak aby nie naciskały na brzuch. Oddychamy. Brzuch jest aktywny. Staramy się przez cały czas utrzymywać lekkie napięcie mięśni brzucha. Teraz odwodzenie prawej nogi do boku. Noga wykonuje szerokie okręgi, rozciągając w ten sposób pachwiny, które są bardzo mocno obciążane w czasie ciąży. Odwodzimy nogę zawsze z wydechem. Świetnie, teraz lewa noga. Spokojne ruchy. Nie spiesz się. W tym ćwiczeniu chodzi o mobilizację i delikatne rozciągnięcie Twoich mięśni, a nie o liczbę powtórzeń. Kończymy rozgrzewkę przysiadami. Nogi szeroko, aby uniknąć naciskania brzuchem na uda. Unosząc ręce podczas przysiadu, dodatkowo aktywujesz mięśnie pleców. Rozgrzewka ukończona. Krótka przerwa na łyk wody i zaraz zaczynamy pierwszą rundę. Pierwsza runda składa się z 6 30-sekundowych ćwiczeń w pozycji stojącej. Na koniec każdego ćwiczenia wykonywać będziesz 10-sekundowy puls. Zaczynamy od wspięć na palce. Plecy wyprostowane, ręce wzdłuż tułowia. Stajemy na palcach, unosząc jak najwyżej pięty. W górze zatrzymujemy się na krótką chwilę i następnie opuszczamy pięty. W czasie pulsu pięty są cały czas w górze. Wykonujemy krótki pulsacyjny ruch góra-dół. Startujemy. Wspinamy się wysoko na palce. Opuszczając pięty, staramy się nie przenosić na nie ciężaru ciała. Pełne obciążenie spoczywa cały czas na przedniej części stóp. Brzuch napięty. Utrzymuj stabilną sylwetkę. Staraj się nie bujać. Uwaga! Zaraz puls. Pulsujemy. Krótkie, dynamiczne ruchy góra-dół. Ekstra. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na bicepsie. Mocny biceps przyda się podczas noszenia dziecka na rękach. Uginamy ręce przyciągając hantle do barków. podczas pulsu wykonujemy krótki ruch bez pełnego wyprostu rąk Ćwiczymy. Luiza wykonuje ćwiczenia z 2 kilogramowymi hantlami, ale ty możesz dobrać dowolne obciążenie, tak aby dopasować je do swoich możliwości. Cały czas pracujemy. Jeszcze kilka powtórzeń i przechodzimy do pulsu. Puls. Szybkie, krótkie ruchy. Teraz biceps jest cały czas napięty. Super. Wyprostuj ręce, żeby lekko rozciągnąć bicepsy. Kolejne ćwiczenie to wykroki do tyłu. Zaczynamy od prawej nogi. Podczas pulsu zatrzymujemy się w wykroku i wykonujemy pulsacyjne ruchy góra-dół. Zaczynamy. Wykonujemy wykrok do tyłu i schodzimy biodrami do dołu. Zwracamy uwagę, aby kolano nogi postawnej nie wyprzedzało przodu stopy. Nie forsuj tempa. W czasie ciąży trenik może przynieść bardzo wiele korzyści, jednak pod warunkiem, że nie przesadzimy z obciążeniami. Cały czas oddychamy. Puls. Biodra wykonują 20-centymetrowy ruch do góry i do dołu. Brawo! Świetnie Ci idzie. Teraz będziemy wykonywać wykroki lewą nogą. Jeśli czujesz, że trening jest zbyt intensywny, rób sobie dłuższe przerwy między ćwiczeniami lub skracaj nieco czas pracy. Uwaga, ćwiczymy lewa noga w tył, a następnie schodzimy biodrami do dołu. Pilnujemy, aby kolano prawej nogi nie przekraczało linii palców. Uwaga, zaraz puls. Zatrzymujemy się w wykroku i wykonujemy pulsacyjne ruchy góra-dół biodrami. Bardzo dobrze. Teraz będziemy pracować nad tricepsem. W lekkim pochyleniu do przodu prostujemy ręce, unosząc hantle powyżej linii tułowia. W czasie pulsu wykonujemy krótki ruch, nie zginając do końca rąk. Ćwiczymy. Tułów pochylony, ale plecy pozostają proste. Prostujemy ręce jak najdalej za plecami. Pełny wyprost przy każdym powtórzeniu. puls. Krótkie ruchy. Hantle pozostają za plecami. Wow, dałaś radę. Ostatnie ćwiczenie w tej rundzie. Przysiady. Wykonując przysiad, unoś hantle na wysokość klatki piersiowej. Podczas pulsu trzymaj handle w górze i wykonuj pulsacyjne ruchy biodrami góra-dół. Startujemy. Głębokie przysiady hantle wędrują wysoko. Pamiętaj, aby dostosować obciążenie do swoich możliwości w danym dniu. To żaden wstyd, jeśli nie będziesz w stanie wykonać jakiegoś ćwiczenia. Zdrowie Twoje i Twojego dziecka są na pierwszym miejscu. To już końcówka tej rundy. Zaraz ostatni puls. Pulsujemy. Ostatnie 10 sekund. Brawo! Kawał ciężkiej pracy za tobą. Zasłużyłaś na odpoczynek. Ale najpierw napij się wody. Bieżące uzupełnianie płynów podczas wysiłku jest bardzo ważne, w szczególności w czasie ciąży odsapnij trochę. Kiedy będziesz już gotowa, widzimy się w drugiej rundzie. W międzyczasie przygotuj matę treningową. Będzie ci potrzebna. Odpoczęłaś? Jeśli tak, to przechodzimy do drugiej rundy. Pierwsze ćwiczenie to podciąganie hantla w podporze na kolanach. Podciągamy hantel do wysokości klatki piersiowej. Podczas pulsu wykonujemy krótki pulsacyjny ruch przy samej klatce piersiowej. Zaczynamy od lewej ręki. Podciągając hantel, wydychaj powietrze. Opuszczając, rób wdech. Pilnuj, aby mieć proste plecy. Ręka powinna być kierowana pionowo, blisko tułowia. Ostatnie powtórzenia. Puls, krótkie, dynamiczne ruchy przy samym tułowiu. Super! Teraz to samo ćwiczenie, z tym, że będziesz je wykonywać prawą ręką. Chantel w dłonie, ćwiczymy. Spokojne podciągnięcia. Nie wstrzymuj oddechu. Świetnie ci idzie. Ostatnie powtórzenia i puls. I jedziemy. Pulsujemy hantlem na wysokości klatki piersiowej. Jeszcze kilka sekund. Brawo, dobra robota. Bolą ręce? To teraz popracujemy trochę nogami i pośladkami. W podporze na kolanach będziesz unosić zgiętą lewą nogę do góry, tak aby udo razem z tułowiem tworzyło jedną linię. Podczas pulsu noga jest cały czas w górze i wykonujemy nią krótkie pulsacyjne ruchy góra-dół. Startujemy. Noga do góry. Po każdym powtórzeniu możesz oprzeć kolano o ziemię. Unoś nogę wysoko. Czujesz, jak pracują mięśnie pośladkowe? Świetnie! Zaraz puls. Pulsujemy. Noga w górze. Teraz pośladek powinien płonąć. Super, teraz będziemy unosić prawą nogę. Pamiętaj, że jeśli poczujesz się słabo lub twój oddech nadmiernie przyspieszy, możesz w każdym momencie wcisnąć pauzę i zrobić przerwę w treningu. Uwaga. Noga do góry. Przy każdym unoszeniu napinaj mocno mięśnie pośladkowe. To one powinny wykonywać główną pracę w tym ćwiczeniu. Miło będzie zobaczyć pociąży, że pośladki są na właściwym miejscu. Unosimy nogę wysoko. Puls. krótkie pulsacyjne ruchy w górze. Udo cały czas na wysokości pośladków. Ekstra. o to chodziło. Wracamy do ćwiczeń z hantlami. Teraz będziesz unosić hantel wyprostowaną ręką na wysokość barków. Podczas pulsu ręka zostaje w górze i wykonujesz krótkie pulsacyjne ruchy góra-dół. Ćwiczymy. Hantel w górę. Pilnuj, aby mieć proste plecy. Mięśnie pleców też intensywnie pracują w tym ćwiczeniu. A na pewno zdajesz już sobie sprawę, jak ważne są teraz dla ciebie te mięśnie. Jeśli nie dajesz już rady, odłóż hantel i wykonuj ćwiczenie bez obciążenia. Puls. Ręka na wysokości barków i pulsujemy. Krótkie, szybkie ruchy. Świetnie, bardzo dobrze Ci idzie. Teraz to samo ćwiczenie na drugą stronę. I jak tam z siłami? Spokojnie, to już ostatnie ćwiczenie treningu. Hantel w dłoń ćwiczymy. Spokojne, płynne ruchy Unoś hantel zawsze z wydechem nie spiesz się skup się na napięciu mięśni rąk i pleców ostatnie powtórzenia tego treningu. Puls. Handel wysoko. Pracujemy. Ostatnie sekundy pulsu. Brawo, świetnie ci poszło. Możesz być z siebie dumna. Napij się teraz wody i zaraz wracaj. Przygotowaliśmy dla ciebie rozluźnienie, abyś mogła się zrelaksować i pomóc swoim mięśniom zregenerować się po treningu. Ok, zaczynamy rozluźnienie. Przeciągnij lewą dłonią wyprostowaną prawą rękę do klatki piersiowej. Spokojnie oddychaj. Zrelaksuj się. Cały wysiłek już za tobą. Plecy wyprostowane. Głowa wysoko. Dobrze. Zmieniamy rękę. Oddychaj głęboko i spokojnie. Wykonałaś kawał ciężkiej pracy podczas dzisiejszego treningu. Ten relaks ci się należy. Ok, spleć teraz dłonie za plecami, wyciągnij głowę do góry, wypchnij klatkę piersiową do przodu, właśnie tak. Czujesz jak rozciągają się plecy? Kiedy Twoje plecy będą przemęczone, posiedź minutę w tej pozycji i od razu poczujesz się lepiej. Świetnie, teraz odegnij dłoń do dołu, tak aby rozciągnąć biceps. Ten mięsień mocno dziś popracował. Cały czas spokojnie oddychaj. Ok, zmieniamy rękę. Zrelaksuj się. Dzięki temu rozluźnieniu twój organizm szybciej się zregeneruje i nie będziesz odczuwać negatywnych skutków treningu. Dobrze, teraz przejdź do siadu klęcznego. Nogi szeroko i w tej pozycji wykonaj skłon do przodu, kładąc wyprostowane ręce na macie. Głowa między ramionami, a brzuch między udami. Wyciągnij się jak najmocniej. Świetnie, teraz w podporze na kolanach opuszczamy głowę i wypychamy górną część pleców w górę tak, aby powstał tak zwany kocik grzbiet. Po kilku sekundach unosimy głowę do góry, a brzuch wypychamy w stronę podłogi. To już ostatnie ćwiczenie. Jeśli czujesz, że Twój organizm potrzebuje dłuższego rozluźnienia, poświęć jeszcze kilka minut na rozciąganie i wyciszenie. Dziękujemy za trening. Mamy nadzieję, że trening ci się podobał i jeszcze do nas wrócisz. Polecamy też inne treningi centrumsportowca.pl na kanale YouTube i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku. Do zobaczenia.